od samego początku określany był jako spotkanie podwyższonego ryzyka, ponieważ kibice obu drużyn za sobą nie przepadają. Dało się to łatwo dostrzec podczas dopingu. Prawda jest taka, że w domu bije cię ptaka! Prawda jest taka, że w domu bije cię ptaka! Stąd obecność policjantów z prewencji oraz dodatkowa ochrona na stadionie. Co do meczu, to w pierwszej połowie widać było przewagę drużyny z Oławy. Stworzyli oni więcej okazji podbramkowych, które na szczęście nie zakończyły się bramkami. Często za sprawą świetnych interwencji bramkarza Polonii Bartłomieja Kota. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Było 0-0. Początek drugich 45 minut należał do przyjezdnych, którzy w 50 minucie zdobyli jedyną, jak się okazało na finiszu, bramkę w tym spotkaniu. Mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla MKS-u Oława. Po trzech kolejkach piłkarze Polonii Świdnica mają jeden zdobyty punkt i 0 strzelonych goli.